Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charycki, znajdujemy się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Chciałbym Państwu przedstawić naszą tutaj Korosjuszkę, która u nas kolejny raz jest u nas na terapii, odwiedza nie bez powodu, bo ma troszeczkę problemy, ale widzi efekty, dlatego chciałbym z Państwem się podzielić swoim doświadczeniem kolejny tutaj kuracji. Proszę. Właśnie jak tutaj szef mówił, jestem drugi raz i przyjechałam dlatego, że pierwszy raz bardzo mocno zadziałało. Byłam 60 dni, które naprawdę postawiły mnie na nogi, bo musiałam być z opiekunką, a wyjeżdżałam już praktycznie bez nikogo. I później systematycznie zdrowie jeszcze cały czas poprawiało się. Że w tej chwili, jak tutaj przyjechałam, to byłam w lepszym stanie jeszcze zdrowia niż jak wyjeżdżałam. To znaczy się, no, że to po prostu działa to, co tutaj jest wykonywane, te wszystkie zabiegi kolejne. Teraz jest nawet tych zabiegów jakby lekko zmienione, ale być może na dobre, bo ja się na tym nie znam, bo jestem prostą kobietą tylko. Ale naprawdę warto, warto tutaj przyjechać. Pani pierwszy raz do nas przyjechała, bo na kulach, które praktycznie bez kul nie mogą funkcjonować, bo był taki straszny ból i pani nie mogła chodzić normalnie. Dlatego potrzebowała osoby do opieki. Pod koniec terapii pani praktycznie te kule, no już prawie mogła samodzielnie, ale wiadomo, gdzieś tam nierówno, no to używała. Na dzień dzisiejszy też ona, pani przyjechała do nas, też co prawda z kulą, ale też to nie było tak jak na początku, jak pierwszy raz do nas przyjechała, czyli było ta dalsze podtrzymywanie poprawy i na dzień dzisiejszy jest jakaś różnica też w lepszą stronę? Jest bardzo duża różnica, a z tą kulą, co czasami chodzę, to chodzę ze względu na to, że tu są płytki. Mamy wszędzie płytki zrobione, gdzie ślisko jest, czyli jak woda troszkę daje, to wtedy jest niebezpiecznie, dlatego po prostu pani się asekuruje. Tak? Ja się asekuruję tylko tego. A w domu, normalnie w mieszkaniu chodzę bez kul, co było absolutnie niemożliwe przed przyjazdem tutaj. I po dworze jeszcze chodzę z kulami, bo no, teren nierówny, tu kamień, tam dziura, no to naprawdę można się nieraz. W takim wypadku można się ewentualnie przewrócić, dlatego asekuruje się z kulami jeszcze. No, problem dotyczy u nas generalnie bioder, czyli stan zapalny, czyli tak naprawdę pani skierowana jest do wymiany stawów biodrowych, tak? Właśnie byłam zapisana, już byłam, już miałam dzwonić tylko, żeby jechać. I córka moja tutaj była i odkryła to miejsce. Dowiedziała się chyba z YouTube'a, że takie coś tu istnieje i mówi, przyjechała do domu i mówi, mamuś, znalazłam ci miejsce, co ci się zdrowie na pewno poprawi. No i oczywiście tak się stało. Pomogła mi tu przywiozła mnie, pomogła mi tu przyjechać, o tydzień się mną opiekowała i po prostu po tygodniu mogę już odjechać. Ja już wchodziłam do wody, do zbiorników, do basenu, do beczki z wodą, już wszędzie sobie radziłam sama. Oprawda o kulach jeszcze, ale radziłam już sobie sama. I z tego naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że takie miejsce istnieje w ogóle, że bo ja byłam w takim stanie, że nie mogłam już ani wstać, ani usiąść. Sprawiało to mi taki ból, że to było po prostu nie do wytrzymania. Generalnie nie każdy sobie zdaje sprawę z rodzaju problemu i zaawansowania problemu, ponieważ osoby, którzy mają zakwalifikowane już do wymiany stawów biodrowych, tak, czyli stan zapalny, duży ból i tak dalej, ten ból praktycznie nie ma szans, żeby cofnął się, tylko jest coraz bardziej pogorszenie, tak, bo organizm nie odbudowuje tej chrząstki, które w stawie biodrowym i ten problem coraz bardziej pogarsza się, a jak ktoś już bierze już kulę, to niestety to dalej jeszcze bardziej idzie w gorszą stronę. Tutaj mamy przykład kolejny, który osoba tutaj do nas przyjeżdża na poprawę stanu zdrowia, że można to odwrócić. Można to odwrócić, tylko trzeba nad tym popracować, jak tutaj pani pokazuje, że można i pozbyć się i problemu, kuli jeszcze pani używamy, bo dlatego jeszcze trzeba nad tym troszkę popracować, więc ale jest tendencja poprawienia, co praktycznie w normalnej medycynie, czyli robić się według akademickiej, nie ma szans na poprawienie, jeżeli tylko wymienimy stawy, ale niestety lekarze nie informują, jakie są powikłania po tym mogą być. Dlatego proszę osoby, którzy mają z tym problemem, ze stawami biodrowymi czy kolanowymi,
przeczytajcie, jakie mogą być później powikłania, bo lekarze niestety nie zawsze informują. Tak, to się zgadza, ale jeszcze chciałam napomknąć, że zanim tutaj przyjechałam, to brałam garść tabletek rano i garść tabletek wieczorem. Jak tu stąd odjechałam, to przestałam brać, absolutnie nic nie biorę. I wszystko załatwiam sprawami tam, oblewając się zimną wodą. Oczywiście pojechałam do domu, to kontynuowałam to, co w warunkach domowych jest możliwe. Bóle głowy to spacerami na dwór, polewanie się zimną wodą, bóle mięśni tak samo likwiduje w ten sposób. I to naprawdę są... My jesteśmy przyzwyczajone tylko wziąć tabletkę i coraz gorzej jest w sumie, bo... To tabletka jest najprościej, no, oczywiście. Ten lekarz zapisze taką tabletkę, ten ogólny lekarz zapisze taką, reumatolog taką, ortopeda taką. I każdy nabiera się garść tabletek i z tego nic nie wynika. Człowiek jest coraz bardziej zatruty tymi tabletkami. Odkłada się to wszystko w wątrobie, a skutków nie ma żadnych. I teraz nie biorę tabletek przez ten rok, co tutaj stąd odjechałam i teraz znów wróciłam. To nie brałam tabletek żadnych. Absolutnie żadnych. No i funkcjonuje. I stan zdrowia się normalnie poprawia. Czyli można się pozbyć tabletek w ten sposób, też zaoszczędzając na kolejną, czy tam jakieś na jedzenie, czy na kurację, na przyjazd, to już można w ten sposób zaoszczędzić. Nieprawdą, że jeżeli mamy już wiek średni lub starszy i osoby mają problemy, i lekarze twierdzą, że trzeba, powinno tak być, bo że boli i jest taki wiek. Nieprawda, wiek nie ma znaczenia. Można poprawić swój stan zdrowia, można się odmłodzić. Naprawdę wiele osób do nas przyjeżdża już w starszym wieku, korzystając z tych terapii oczyszczających, podnoszących system immunologiczny, można się odmłodzić. Wiele osób wyjeżdżając, jeżeli porównać zdjęcia osób, którzy przyjeżdżają, a później wyjeżdżają, można odjąć zawsze kilka lat do tyłu. Tak samo tutaj w Pani przypadku, jeżeli spojrzeć, bardzo Pani też się odmłodziła w stosunku do tego pierwszego razu, kiedy Pani do nas przyjechała. Tak, ale mówiąc o tej garści tabletek, w przeliczeniu miesięcznym to wychodziło mi pomiędzy 300 a 400 zł. Ludzie, to jest kupa kasy. Jak ja co miesiąc te 400 zł odłożę, to ile ja już sobie nazbieram na ten przyjazd tutaj? To jest naprawdę... No w ogóle to jest nie do opowiedzenia. Jak tutaj... Postawiają ludzi na nogi, każdego z kolei człowieka. Oczywiście z dobrą wolą tego chorego, bo jak ktoś nie chce się leczyć, no... Tak, oczywiście. Niestety jest bardzo osób dużo, którzy są, powiedzmy, inaczej. Największym problemem społeczeństwa też jest, to jest lenistwo, tak? I człowiek jest leniwy, to woli wziąć tabletkę i żeby się nie męczyć, tak? Tutaj mamy dużo zabiegów, które bardzo pozytywnie wpływają, ale człowiek powinien chcieć dążyć do tego zdrowia, żeby jemu pomóc, tak? Jeżeli człowiek niechętnie udziela się, to wtedy ta efektywność też nie jest taka, jak powinno być. Dlatego to wszystko też w Państwa rękach, tak samo jak Pani po kuracji tutaj uzyskała pomoc, Pani sumiennie wykonuje profilaktykę też w domu i tego też radzimy wszystkim, też dbanie o swoje zdrowie w domowych warunkach. Jest to wszystko jest możliwe. Jeżeli nie ma możliwości przyjazdu na dzień dzisiejszy, można przyjechać za pół roku, za rok. Jeżeli nie ma możliwości, można kupić książkę gdzieś z informacją, jak o siebie zadbać, jak można oczyścić organizm, może jak można jakieś inne metody zastosować. Mamy w ofercie, pomimo że usług tutaj, które wykonujemy w naszym ośrodku, mamy produkty też na sprzedaż, które wykorzystujemy na dzień dzisiejszy i na cały czas sprawdzone produkty, które poprawiają stan zdrowia, więc tylko chęci tak naprawdę, żeby o siebie zadbać. Właśnie, to niedużo mnie kosztowało tego wysiłku, bo po każdym kąpaniu polewałam się wodą taką zimną, jaka jest tylko możliwa. Gimnastykowałam się trochę, no i brałam różne ziółka, które tutaj otrzymałam. No i to w zasadzie wszystko, bo w warunkach domowych wiele więcej nie da się zrobić. A poprawa następowała systematycznie coraz lepiej. A do pół roku to taki był szok w tym postępowaniu na lepsze, że sama byłam zdziwiona. A później już odrobinkę zwolniło, nie? I dlatego już w tej chwili przyjechałam drugi raz, żeby znów tą machinę poprawy
ruszyć, napędzić i znów będzie się, myślę, że się będzie polepszało, a raczej na pewno będzie, bo jeżeli ja będę wierzyła, że się będzie polepszało, to się będzie polepszało. Zgadza się. Wiele osób nie rozumie to, co my tutaj robimy. To, co my tutaj robimy, to oczyszczamy, wzmacniamy system magiczny, co w przyszłości, w kolejnych tygodniach, miesiącach organizm zacznie też dalej będzie działał. Pomimo, że osoba wyjeżdża od nas po terapii, to też będą w domu efekty poprawia stan zdrowia, tak? Dlatego obowiązkowo też, żeby podtrzymać ten jak najlepszy efekt poprawy stanu zdrowia, trzeba obowiązkowo też wykonywać tę profilaktykę. I to, co Pani tutaj mówi, u Pani tak samo to się odbywało. Czyli po terapii, jak Pani pojechała jeszcze pół roku, u Pani też były te pozytywne efekty, bo może w różnym stopniu. U niektórych jest bardzo znacząco, u niektórych nawet najmniejsze znaczące, dla niektórych jest samo nawet spanie, lepszy komfort spania, czy tam lepsze chodzenie, czy tam inne pójście do załatwiania się sprawy do toalety, więc to jest naprawdę są komfort życia, komfort ze swojego zdrowia, naprawdę jest dużo dla wszystkich naszych tutaj osób, którzy przyjeżdżają. Tak, miałam też całe życie, no może nie całe życie, ale od dłuższego czasu miałam też problem strasznie zimnych nóg. No a w tej chwili to bywa, że bywa mi w te nogi trochę zimno, ale rzadko. I to, no sama widzę, że to już idzie w dobrym kierunku, że tylko po prostu trzeba trochę wysiłku włożyć i trochę pokontynuować to, co tu robimy. Na tyle, ile się w domu da. Jeżeli chodzi o krążenie, czyli to jest przede wszystkim problem z krążeniem, przede wszystkim u kobiet jest problem często, że wieczorem jest nogi zimne, albo niektórych jeszcze bardziej znacone, nawet ręce zimne, to jest przede wszystkim problem z krążeniem. Tutaj mamy zabiegi, które wykonywane są na całe ciało, pobudzamy limfę, które udrażnia te wszystkie rzeczy, hartowanie, te inne rzeczy, kompleksowe to rzeczy, wszystko bardzo pozytywnie wpływa. Tak? I wiele osób już w trakcie terapii poprawia się ten problem, czyli ciepłych nóg i również po powrocie do domu u drugiej części osób, jeżeli tutaj nie zdążyło, to w domu też jest szansa, że nie szansa, jak najbardziej jest to realne, żeby poprawić u Państwa. Na jednym z zabiegów miałam postawione bańki na łydki od samej pupy do kostek i po tych bańkach poszłam wieczorem normalnie po wszystkich zabiegach, poszłam się położyłam, a w nogach czuję, no takie mam mrówki mi chodzą, tak ta krew tam coś tam się dzieje, przemieszcza się, no normalnie zachwycona byłam tą sprawą. Że to tak może szybko zadziałać, już chwilę po zabiegu i już widać efekt. Zgadza się. Są zabiegi, których po niektórych od razu można uzyskać nawet szybszą pomoc, no ale trzeba na niektóre trzeba poczekać dłużej. Są naprawdę wyjątkowe sytuacje, które do niektórych do niepomyślenia, do nieuwierzenia, że można w takim krótkim czasie poprawić stan zdrowia, a przy niektórych trzeba troszeczkę dłużej popracować. No to wszystko w kwestii, każdy przypadek jest indywidualny, obowiązkowo trzeba pomimo zabiegów też wykonywać oczyszczanie organizmu, bez tego niestety ani rusz. To cóż, cieszymy się Panią, że tutaj Pani kolejny raz przyjechała, serdecznie zapraszamy w przyszłości, żeby poprawić jeszcze większy stan zdrowia. Pani teraz dalej będzie w domu wykonywać profilaktykę. Serdecznie pozdrawiamy też córkę, która też u nas tutaj była na terapii i w przyszłości też zamierzacie do nas kolejny raz przyjechać. Dlatego dla Państwa to jest informacja, że my cały czas tutaj ośrodek taki istnieje i dla Państwa też możecie przyjechać i też Wam pomożemy. Jeżeli ktoś nie jest w stanie, to też tak jak powiedziałem, możecie skorzystać z wiedzy, która jest na naszej stronie, z materiałów, które dostępne są w naszym sklepie, więc nie ma opcji, że nie ma możliwości sobie poprawić zdrowie, tylko trzeba coś robić, coś w tym kierunku działać. Jeżeli będziemy lenić się, to takie będą też tego efekty. Dokładnie tak. Jest też motto, może nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć u szefa na drzwiach, może szef by powiedział, że... Że rzeczy niemożliwe wykonujemy od ręki, a na resztę trzeba czasami... A na cuda trzeba trochę poczekać. Dokładnie tak jest. Więc tak jest i tutaj u nas takie rzeczy czasami też niemożliwe powstają. Ale ze mną to jest naprawdę był cud, że jestem w takim stanie.
To jest żeby przykład, który serdecznie dzielimy się z Państwem, żeby Państwo też mieli wiedzę, że jest taka możliwość. I serdecznie pozdrawiamy, gdzieś cieszymy się, że Państwo z nami są i życzymy wszystkim zdrówka. I Pani również. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.